Chciałbym Wam teraz pokazać sposób na dodawanie, z którego czasami korzystam, najczęściej kiedy liczę w pamięci. Powiedzmy, że chcę dodać 5 do 68. Widzieliście już różne sposoby wykonywania takiego dodawania. To, co chcę Wam teraz pokazać, to nie jest jedyny sposób, to jest jeden z wielu, ale jest to sposób, który może być bardzo przydatny do liczenia w pamięci. Patrzę na liczbę 68 i myślę sobie, czy wystarczy, że dodam do niej dwójkę i będę miał okrągłe 70? No to może rozłożę tę piątkę na kawałki, na składniki, na 3 i 2. 5 równa się 3 dodać 2, tak żebym mógł dodać dwójkę do 68, a potem zostanie mi już tylko dodanie trójki. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 5 rozkładamy na 3 dodać 2. Robię tak, bo chcę mieć dwójkę, żebym mógł ją dodać do 68. 5 to 3 dodać 2. I do tego dodajemy 68. Jeszcze raz, po co to wszystko? Chcę, żeby gdzieś tu pojawiła się dwójka, żebym mógł z 68 po dodaniu dwójki zrobić okrągłą, łatwą do obliczeń liczbę. W tym przypadku 70. W związku z tym przepiszmy to jeszcze raz. 3 dodać 2 dodać 68, ale weźmy w nawiasy 2. I 68 i dodajmy je w pierwszej kolejności. 2 dodać 68 równa się 70, ciągle jest tu jeszcze ta trójka, 3 dodać 70, a to się równa 73. Może to wszystko wygląda jak dosyć długa droga dojścia do poprawnego wyniku, ale to tylko sposób podejścia do dodawania i to dosyć szybki. Robimy to w głowie, w pamięci. Chcę dodać 5, dodać 68. Gdybym dodawał 2 do 68, to by było 70. 5 to 3, dodać 2. 2 do 68 to razem 70. I jeszcze 3 razem 73. Albo jeszcze inaczej. Można na to spojrzeć z punktu widzenia osi liczbowej. Narysujmy sobie oś. Odcinki jednostkowe. Niech tutaj będzie 68. Dwie jednostki dalej będzie 70. I dodajemy do 68 5. Dodajemy 5 po kawałku. Najpierw dodajemy 2, wylądujemy w 70, tutaj to zrobiliśmy, ale jeżeli chcemy dodać 5, to jeszcze musimy dodać pozostałe 3. I 70 dodać 3 to jest oczywiście 73. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten sposób podejścia do dodawania.